e-administracji publicznej. To projekt, który znacznie może ułatwić życie wszystkim mieszkańcom Podkarpacia. Wspólnie ze mną Sławomir Cynkar, który jest osobiście odpowiedzialny za powodzenie tego projektu i za jego wykonanie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, że buduje pan autostrady, to prawda? Tak, przyznaję, bo Podkarpacie to nie tylko piękny region, nie tylko ścieżki rowerowe, ale również high-tech w postaci Doliny Lotniczej oraz to wszystko, co wokół tego, a więc ludzie, którym należy służyć. I dzięki autostradom internetowym będziemy mieli możliwość dostępu do usług szerokopasmowych, a wśród tych usług szerokopasmowych musimy rozwinąć administrację, a więc usługi drogą elektroniczną do załatwienia przez naszych mieszkańców czy podmioty. Czy to znaczy, że do wszystkich tych, którzy dzisiaj nie mają dostępu do internetu w województwie podkarpackim, ten internet będzie docierał? Zgodnie z założeniami projektu dla 90% gospodarstw i 100% podmiotów i instytucji dzięki temu projektowi umożliwimy dostęp właśnie do usług szerokopasmowych do sierpnia 2015 roku. I wtedy, kiedy już ten internet zostanie dostarczony do każdego domostwa czy do każdej instytucji, co to będzie oznaczało dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który mieszka tu w województwie? No, w chwili obecnej tego dostępu szerokopasmowego nie ma, prawda? Mhm. Mamy operatora tylko zasiedziałego, tak w nomenklaturze jest nazywany, który nie świadczy usług szerokopasmowych, czyli tych usług nowej generacji telewizji wysokiej rozdzielczości i dostępu do zasobów internetu o bardzo dużych objętościach. Dzięki tej inwestycji, dzięki temu projektowi świat stoi przed nami otworem. A skoro mówimy o e-administracji, czy to będzie oznaczało, że no może nie wszystko, ale większość tych rzeczy, które załatwiamy normalnie w tak zwanym okienku w urzędzie, będziemy mogli załatwić po prostu przez internet? Powiem tak, jest to duży projekt, uczestniczy w nim 160 jednostek samorządu terytorialnego, a więc znakomita większość, w tym również Urząd Marszałkowski jako lider projektu. Dzięki temu projektowi modernizujemy infrastrukturę wewnątrz tych jednostek, aby mogły obsłużyć właśnie drogą elektroniczną wszystkie zapytania, które spłyną od mieszkańców instytucji. I dzięki temu projektowi uruchamiamy 420 e-usług na czterech poziomach. Od informacji po pełną interakcję, więc będziemy bez konieczności wizyty w urzędzie mogli załatwić sprawę od początku do końca i otrzymać decyzję administracyjną do domu, czyli pełna transakcyjność jak w banku. No i fantastycznie. I tego będę, szczerze mówiąc, bardzo zazdrościć wszystkim mieszkańcom Podkarpacia, kiedy projekt zostanie zrealizowany. Życzę powodzenia w takim razie w realizacji, a Państwa zapraszam do zupełnie niezwykłego miejsca, do ośrodka kształtowania.